Witajcie, drodzy moi widzowie. No, drodzy moi widzowie, jechałem do Warszawy i z Warszawy sobie potem właśnie jechałem do Siedlec. No, zapoznałem taką dziewczynę, ona mieszka z Warszawy. No, poznałem dziewczynę z Warszawy. My tam pojechali, poznali się co i jak i potańczyli, byliśmy tam na imprezie, fajnie, superańsko. Mi się tam podobało. No, byłem w Sielcach tam właśnie na imprezce. No, tak zwaną dyskoteka. To się nazywa. Na imprezie byłem w Bohemie. No, w Sielcach, no, tam mi się podobało. Mam tam trochę takich fanów. No, troszkę się tam pobawiłem, potańczyłem z tą dziewczyną. Jestem zadowolony. No, otrzymałem fajną płytę od nich. No, potańczyłem fajnie. No, porozmawiałem sobie z tą dziewczyną, no zobaczę, co tam wyjdzie z tą dziewczyną, jak ona tam mi nie będzie cyganić, będzie jej tam zależeć. No, bo mówię, no, są takie dziewczyny, że zobaczą ciebie tam na żywo, a potem się im coś odwiedzi i potem już nie będą dzwonić do tej osoby, no. No, po prostu tam jak będzie dziewczynie zależeć, to będzie dzwonić, nie? No. Jak będzie jej zależeć, to wtedy ja będę wiedział, że ona jest bardziej mną zainteresowana, nie? No, no czas pokaże swoje reakcje, nie? No, no fajna dziewczyna, ona mi się tam podobała. No, pośmiali my, pogadali co i jak, no ale no, mówię no. Po prostu tam zobaczymy, co dalej będzie, nie? No, no po prostu tam ta dziewczyna mnie tam zaprasza, nie? Jeszcze tam do Siedlec i tam będziemy się spotykać, nie? No. Zobaczymy, co dalej wyjdzie, nie? No. Ja będę tam wiedział, czy będzie się do mnie dzwonić, czy nie. Bo jak nie będzie do mnie dzwonić, no to czyli nie zależy, nie? Bo to tam. Ja się też tak nie będę nikomu narzucał, nie? Bo to tam. Mówię, no. Po prostu tam. Jeśli będzie zainteresowana, będzie dzwonić, no to będzie okej, nie? A jak nie będzie, no to trudno, nie? No, ale fajnie tam było, pobawiłem się co i jak i jestem zadowolony, no. No. Chciałbym, żeby była ta jedyna już dziewczyna i żeby z tą dziewczyną być, nie? Żeby sobie życie ułożyć, nie? No, bo tak samemu tak być, to tak trochę jest smutno, nie? Nie ma jak to we dwoje, nie? No, gdzieś tu pojedziesz, tu pośmiejesz się i wiesz. I jest elegancko. No. Także, moi drodzy, moi widzowie, zapraszam Was do drugiego mojego filmu.